Siemaneczko, siemaneczko, witam na czeskim ryneczku, a dokładnie jesteśmy w miejscowości Widnawa. Chciałem wam pokazać przy okazji, bo przyjechaliśmy na wycieczkę rowerową i właśnie znajdujemy się w pobliskiej wiosce przy granicy polsko-czeskiej. No i taki tutaj jest ryneczek, takie tutaj są Czechy. Tam jest Chruśka, taki kurczę, no markecik taki czeski. Tutaj mamy jakąś jedną restauracyjkę, tam mamy jakiś sklepik. Tutaj po lewej mamy zmarzlinkę, na którą zaraz sobie pojedziemy, czyli lody. Ale najpierw chyba wpadniemy jeszcze, najpierw coś zjeść przed lodami. Chyba taka kolejność będzie raczej lepsza. Więc tutaj mamy lody, tutaj mamy jeszcze jedną restaurację, tutaj mamy Urząd Miejski w Widnawie, o, a tutaj nasze rowery i reszta ekipy. Pamiętajcie tylko, że jeśli chcecie zaoszczędzić 1700 zł na fakturach telefonowych, wejdźcie na stronę simfm.pl. Emi, co to miało być? Gwiazda? No zrób gwiazdę, tylko nie wpadnij w rower. Uważaj na mój rower. Jasny gwint, Emma, nie strasz. Tutaj jeszcze kiedyś płaciłem mandat gdzieś. Tu jeszcze kiedyś gdzieś w Czechach, jak dostałem mandat, to jeszcze gdzieś tu coś pamiętam, że tu był chyba jakiś bank i coś tu płaciłem. Ogólnie to taka tutaj, o, wioseczka, czekajcie, jeszcze tu podejdę. Jeszcze tutaj podejdę, tutaj to nie wiem, kto to jest. Tutaj jest coś takiego. O, tutaj tak jak wspominałem przed chwilą, zmarzlinki. I tu jeszcze takie, o, takie drzewka, ławeczki. Można sobie tutaj posiedzieć, odpocząć, jak ktoś jeździ rowerami gdzieś tutaj, czy tam sobie coś. No i taki ryneczek elegancki. O, a tutaj jest restauracja do Janisa. Jak miałem 20 lat mniej, to przyjeżdżałem tutaj na piwo. A tam zresztą też. Dobra, my jedziemy teraz na pizzę do takiej restauracji, w której ja jeszcze tutaj nigdy nie byłem, a znajduje się około 500 metrów w tamtą stronę, więc spadamy w tamtą stronę, pokażemy wam co i jak, a później idziemy na lody. Chodźcie z nami. Pamiętajcie jeszcze, żeby zawsze zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. O, a tutaj taka wierzba na środku. O kurde, jakie tutaj są dzwony. Ale mnie zaraz zaskoczyli z tymi dzwonami. Kurde, w ścianę bym wjechał. Tutaj mamy jakieś kolejne takie coś, miejsce do odpoczynku. Tutaj jakiś kościół. O, informacyjny centrum. Tutaj są takie rzeczy. Tu są jakieś takie rzeczy. Tutaj jest punkt informacyjny w Widnawie. A tak zastanawiam się właśnie, skąd to, gdzie to tam biło te dzwony, ale już trochę za późno. O, zobaczcie, tutaj mamy tak, do Jawornika 14 km, do Mikulowic też 14 km. A my jedziemy prosto. Cholera, zgubiłem ekipę. Dobra, jedźmy zobaczyć, co tam dalej jest. Tu jest jeszcze policja. A tutaj czeskie samochody. Zamek, Widnawa, kostel, coś tam, coś tam. Gdzie ten zamek? Tam? Tam jakiś zamek jest. A my tutaj główną zaraz pojedziemy w lewo. I po lewej stronie jest pizzeria. Jakie w ogóle budynki? Cholera, ale wieje. Ulica Swobodowa. Jesteśmy na ulicy Swobodowej. No takie tutaj budynki troszeczkę stare. Tam coś, jakaś stara kamienica, coś, napis już ledwo widoczny. A my jedziemy właśnie tutaj do restauracji. Kurde, też takie ściany nie za fajne. O, tutaj hospoda. Hospodka pensjon Modry Jeleń. O, do Mądrego Jelenia jedziemy. Tu na pizzerię, na pizzę. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Piwko za 48 koron. Gambrinus za 32, kolejny jakiś za 30, Birelli, o, to będzie dla mnie piwo, bo to jest chyba bezalkoholowe, to Birel. Birel, Pomelo and Grape. O, to będzie bardzo ciekawe piwko, 40 koron, na bank bezalkoholowe, czerstwa, domaci pizza. Okej, okay, wpadamy tutaj. Restauracyjka wygląda w ten sposób, tak tutaj się siedzi i tak to wygląda. Taki tutaj klimat mają w Czechach, w restauracji można palić, śmierdzi fajami, że po prostu pawia można puścić. Obok w pomieszczeniu maszyny stoją i w ogóle to jakbyśmy się zatrzymali z jakieś dobre 40 lat temu w Polsce. No ale tak wyglądają Czechy. Co tam, Emma? Gorąco? No. A może sobie tu koło ciebie usiądę? Co? Co? Pozwól się. Całą ławkę chciałaś do siebie, co ci, gorąco? No bo
dobra, no możesz siedzieć. Teraz tak patrzę, że nawet jest blisko stół, bo chodzi o to, że jakbym siedziała sama, to bym mogła przesunąć. Aha. Pokaż, co oni tu mają. Smażony ser, hranolki. Smażony ser, hranolki, 100 batów. 100 koron, to jest jakieś 2 dyszki. O, 2 dyszki za obiad. Jakiś smażony ser, coś tam. Ciekawe. Hranolki, no, tartak. Nie wybrałam, że ty mi zabrałeś. Wiem. Zobacz, co tu jest. Pokaż, co jeszcze mają. Tak wygląda menu. A, to pizza. Pizza, jakieś 30 zł za pizzę. No, to ciekawe, jaki rozmiar. Jest to jakiś rozmiar? Nie wiadomo. A tu jeszcze co jest za menu? Picie. Piwko. To nic nie ma. Nealkoholowe napoje. O, to jest dla nas, co się ma. Było na kupę. Coca-Cola. Klofala klepowana. Pytanie, czy po tej coli Emma oryginal, bo to jest oryginal, wiesz? To jest taka oryginal czeska, ale nie amerykańska. Kofola oryginalna. I co? Pytanie, co po tej coli? Czy nie będziesz świecić? Dlaczego? Nie wiem, bo to tak można świecić po takim czymś. Tak? No. Spróbuj, jak smakuje. I co? Pani się pytała, czy chce jeszcze te hranolki, czy one mają być samotne. Samotne hranolki? Samotne. To jakie to w końcu? Jak co? Szybko. Z jagódkami. Z jagódkami? O, proszę. To chyba jagódki to ci może potem zostawy. Jagodowe. Czerwona pomarańcza. Borówka. I nie wiem, co to jest. I co? Jeszcze z takich ciekawostek, to na szczęście też jest napisane po polsku. Zobaczcie, po czesku i po polsku w ogrodzie nie ma obsługi. Dziękujemy za zrozumienie. Czyli trzeba sobie wszystko, po wszystko chodzić samemu, bo tutaj jest tylko jedna pani, co sprzedaje, co gotuje i ona wszystko tutaj robi. No więc trzeba zrozumieć, tak? Mhm. No. Jestem głodna. Głodna? Mhm. Na wjeździe była ta informacja o tym piwie takim lanym z tej firmy właśnie Birelli. Birel, co chciałem się tego napić, tylko że wszedłem do środka i po prostu nigdzie tego nie widziałem. Myślałem, że to będzie właśnie takie jakieś puste to piwo, takie fajne, ale niestety nie znalazłem. No i teraz za nami siedzą Polacy tutaj, o tutaj ta pani. I kurczę, widocznie są tutaj bardziej obeznani, bo od razu przyjechali, wiedzieli co chcieli i zamówili po mnie, a ja już dla mnie to już było za późno, zamówili po mnie właśnie to piwko lane Birel, grejpfrutowe, to grab, coś tak, co tam było na początku, ale właśnie one jest lane, normalnie w kuflu z pianą, bezalkoholowe wino w kuflu z pianą, no bardzo bym ciekaw jak smakuje, nie wiem czy aż tak mi się chce pić, żeby wypić to i jeszcze i zamówić tamto, być może następnym razem przyjedziemy, to spróbujemy i będziemy już wtedy bardziej obeznani. Także widzicie, no, za pierwszym razem, no to tak to po prostu bywa. O jacie, porcyjki takie powiem wam średnie, pani właśnie przyniosła. No i tak, tutaj mamy smażony ser, hranolki i jakiś tutaj śmieszny ogórek z pomidorkiem. Tam mamy te samotne hranolki, no to mało w sumie. Do tego są te 2 piwka, do tego jest ten sok i ta kofola i za to wszystko zapłaciliśmy 65 zł. A, no i jeszcze oczywiście sos tatarski i ketchup. No to powiem wam, że w sumie sam nie wiem ile to kosztowało, czy dużo, czy mało. Za mnie mały wanilię. Plus jest taki w Czechach, że przynajmniej w takich małych jakichś restauracyjkach, kawiarenkach można płacić kartą. No i jak się nie ma polskich złotówek, to i tak można się zaopatrzyć, czy w obiad, czy w loda. No i takie o, my mamy, znaczy ja mam waniliowo-mandarynkowy. Wielkość mała, no i smakuje dobrze. Mandarynkowy, no. Ale masz tylko waniliowy? Mhm. Waniliowy, mandarynkowy. Spoko. Posiedzimy na ryneczku w Widnawie, zjemy lody na rowery i do domu. Ale fajnie w tych Czechach się siedzi, co? Tak, tak, wszystko fajnie robi się. Taka cisza, spokój. Emi. Dobre te lody? Mhm. A po co to? Smakuje jak budyń waniliowy. Budyń waniliowy? A po co ty chcesz jechać do tej chruszki? Ja mi pokazać czeski sklep. A, czeski sklep.
czeskiej wiosce. A w ogóle śmieszne jest to, że tylko takie były smaki. Waniliowy i pomarańczowy. Nie... mandarynkowy i waniliowy. A nie było jakiegoś czekoladowego albo jakiegoś śmietankowego? To jest pokazany czekoladowy tam. O właśnie, tu widać jeszcze czekoladkę. O, na załączonym obrazku tu po lewej. A w rzeczywistości nie było. I były tylko małe i duże, a średnich nie było. Chociażby menu były, ale nie było. Skończyły się. Tylko nie wiem, jak się mogły skończyć. Średnie. No i taka to wycieczka rowerowa po Czechach. Tu już skończyła się Widnawa. Tak tutaj wyglądają domy, podwórka. No i takie coś. O, chyba po lewej czereśnie, ale już chyba nie ma. No były, ale się skończyły. Co, gdzie jedziemy? Przed siebie jeszcze? Do lasu? Tu jakieś chmury się zbierają. Ciemne. Nie wiem. W sumie chyba nigdy tędy nie jechałem. Na co? Ręka? W prawo kierunkowskaz? Co to? A pies. Tam przy płocie był pies. O, jedziemy. O, tutaj taki płot z blachy jakiś. I tak jedziemy. Pamiętajcie tylko, że jeśli chcecie zaoszczędzić 1700 zł na fakturach telefonowych, wejdźcie na stronę simfm.pl.